Raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone przed nami do podjęcia. Bardzo ważny temat, mówiący także o przyszłości naszej ojczyzny w kontekście jej suwerenności, gospodarka morska. W studiu telewizji Trwam witam bardzo serdecznie pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana posła Marka Grubarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam panie ministrze i pozdrawiam. Witam serdecznie ojcze i pozdrawiam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Panie ministrze, na samym początku w kontekście różnego rodzaju wektorów informacji, które docierają do opinii publicznej, które myślę bardzo jednoznacznie dookreślają sytuację gospodarki morskiej w naszej ojczyźnie, czyli mówią, że jej praktycznie nie ma. Zadaję sobie pytanie i panu również, czy jest w ogóle sens podejmowania tematu dotyczącego gospodarki morskiej naszej ojczyźnie w kontekście suwerenności naszej ojczyzny i relacji z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, bo Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Ojcze, myślę, że nie tylko sens jest mówić o tym temacie, ale obowiązek. Właśnie w tej chwili, właśnie w tym czasie potrzebne jest na nowo zacząć mówić o kwestii gospodarki morskiej, bo jeszcze nie było w historii Polski, wydaje się, Polski powojennej czy też przedwojennej, bo ten okres należy tak rozpatrywać, aby w takim regresie, w takiej ruinie znalazła się polska gospodarka morska. Należy zwrócić uwagę i to, na co podkreślają prezydenci innych krajów, czy rządy innych krajów, szczególnie europejskich, że nie ma rozwoju gospodarki bez rozwoju gospodarki morskiej. Wiemy to doskonale. Powtarzaliśmy to wielokrotnie. To był nasz priorytet naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby ciągnąć gospodarkę morską, aby dawać jej nowy impuls, aby rozwijać kraj w oparciu o morze. To oczywiście decyzja budowy gazoportu w Szczecinie. To kwestie utrzymania rybołówstwa, utrzymania polskiego armatora, czyli polskiej żeglugi morskiej. To cały front budów w rozwoju dróg w oparciu właśnie o pionowy rozwój sieci drogowej, czyli tak, aby drogi kończyły się właśnie w portach. Daje to naturalny sposób i wzorem innych krajów, których trzeba naśladować, stwarza możliwości do rozwoju naszego kraju. W obecnej sytuacji czegoś nie rozumiem. Mianowicie pan minister mówi, że gospodarka morska jest swoistego rodzaju kołem zamachowym, czyli siłą napędową rozwijającą w ogóle gospodarkę danego kraju i pan mówi, że o tym doskonale wiedzą i przekonali się o tym ci, którzy dowodzą innymi krajami Unii Europejskiej niż Polska. Przypominamy sobie historię po roku 89, kiedy w kontekście tej historii jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć tylko o dwóch rządach, które stworzyły resort gospodarki morskiej. Jest to rząd premiera Jana Olszewskiego i rząd Jarosława Kaczyńskiego. A zatem skąd wynika to niezrozumienie wobec tych mechanizmów gospodarczych, o których mówimy dzisiaj, podejmując temat gospodarki morskiej? Mówimy o regresie, mówimy o trudnej sytuacji tej gospodarki morskiej. Czy rzeczywiście ci, którzy dzisiaj kierują państwem polskim i ci, którzy nie potrafili dowartościować gospodarki morskiej w kontekście funkcjonowania państwa odnośnie całego systemu gospodarczego są tymi, którzy nie mieli właściwej świadomości, czy też, nie daj Boże, były to celowe jakieś przedziwne działania? Właśnie, poruszył ojciec bardzo ważną kwestię. Czy przypadkiem nie były to jakieś celowe działania? Czy też po prostu to była, czy to jest głupota, taka na wprost rozumiana głupota, iż rezygnuje się z takiej dziedziny, z takiej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka morska. Ale jak wygląda sytuacja u naszych sąsiadów Niemców? W sytuacji, kiedy, jeżeli zaczniemy badać okres od momentu upadku polskich stoczni, to zwracamy, możemy łatwo zauważyć, iż sytuacja niemieckich stoczni w wyniku upadku polskiego przemysłu stoczniowego bardzo się poprawiła. Jeżeli popatrzymy na portfel zamówień, to
Niemcy w obecnym roku, czy tam w okresie od upadku polskich stoczni, uzyskali około 239 zamówień na budowę statków. To jest kwota około 15 miliardów euro. Dodatkowo rząd niemiecki wsparł stocznie, swoje stocznie, funduszem, który został przyjęty pozytywnie z akceptacją Komisji Europejskiej. Panie ministrze, no w tym momencie muszę po raz kolejny przerwać tok tego rozumowania, bo czegoś nie rozumiem. Przypominamy sobie doskonale sytuację w kontekście Ministerstwa Gospodarki w naszej ojczyźnie, Komisji Europejskiej, tej tak zwanej pomocy publicznej wobec funkcjonowania stoczni w naszej ojczyźnie, czyli Stoczni Szczecińskiej, Stoczni Gdańskiej, Stoczni Gdyńskiej. Wiemy, że ta sytuacja Stoczni Gdańskiej jest sytuacją zgoła odmienną wobec z tych dwóch stoczni. Dokładnie. Nam zarzucano ogromne kwoty finansowe, które z tego, co wiem, niewiele miały wspólnego z rzeczywistą dotacją złożoną ze strony rządowej w sposób funkcjonowania tego państwa. I ta pomoc publiczna stała się właściwie takim gwoździem do trumny, który wypowiedział się przy przyzwoleniu pana ministra Aleksandra Grada, że te stocznie trzeba zamknąć. A pan minister mówi, że państwo niemieckie w tym samym czasie potrafiło dotować z budżetu, czyli z funduszu państwowego, stocznie, które dzisiaj się mają dobrze. A zatem czy dwa statusy państw funkcjonujących w obrębie tej samej Unii Europejskiej, czy Niemiec i Polski, są diametralnie różne? Nie, oczywiście, że nie są diametralnie różne. To jest kwestia podejścia do danej branży. Rząd niemiecki niezwykle pieczołowicie zajął się swoją gospodarką morską. Zdaje sobie sprawę, jak wygląda wybrzeże po oczywiście komunistycznej części niemieckiej, czyli NRD, gdzie nie ma możliwości innego rozwoju. Rząd niemiecki nie zwraca uwagi na to, iż Komisja Europejska może mieć jakieś zastrzeżenia. Ten fundusz, o którym ojciec powiedział, wynosi 75 miliardów euro. Proszę zwrócić uwagę, naprzeciw polskich obciążeń, które zarzuca się, iż stocznie, chociaż wcale to nie jest prawda, pobrały z kasy państwowej, to kropla w morzu. Tam sytuacja jest zupełnie inna, tu widzimy nierówność traktowania nas. Tylko proszę zwrócić uwagę, czyja to jest wina? Czy to jest wina Niemiec, czy tego, że mamy taki rząd w Polsce, jaki mamy, który potrafi zrezygnować na własną rękę i za własnym przyzwoleniem z produkcji statków, potrafi zrezygnować z rybołówstwa i z wielu innych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego to robi. Ale ironicznie zapytam, panie ministrze, mieli różnego rodzaju środki, które ten rząd nazywał swoistego rodzaju środkami panaceum, czyli złotego środka, szukanie inwestora, różnego rodzaju mechanizmy zapowiedziane przez pana premiera, właściwie rezygnacja pana ministra Grada, jeżeli pewien proces nie zostanie doprowadzony do odpowiedniego poziomu, czyli do przetrwania polskiego przemysłu stoczniowego. Dzisiaj o tym wszystkim się zapomina i prawda jest taka, że zarówno na bramie Stoczni Gdyńskiej, jak i Szczecińskiej jest powieszony łańcuch z kłódką, który mówi jednoznacznie, w tych miejscach nie ma już produkcji stoczniowej. To prawda. Taki jest finał. To było po prostu oszukiwanie społeczeństwa, mówienie o katarskim inwestorze, o wielkich pomysłach związanych z dywersyfikacją produkcji, z budowaniem skomplikowanych jednostek. To wszystko był jeden fałsz, którym raczył nas rząd. Finał, jaki jest, możemy zauważyć, właśnie jak ojciec zauważył, że na stoczniach wiszą kłódki. Nie ma żadnego alternatywnego rozwoju, bo też nie może być dla stoczni nic innego, jak tylko i wyłącznie przemysł stoczniowy. To jest oczywiste. Dla ludzi morza, ludzi, którzy byli związani, którzy uczestniczyli w budowie przemysłu okrętowego, to oczywiste jest, że stocznie muszą budować statki po to, żeby dawać siłę napędową dla gospodarki. Wokół przemysłu stoczniowego, polskiego przemysłu stoczniowego, to około 80 tysięcy miejsc pracy. Mówiliśmy to wielokrotnie, że jedno miejsce w stoczni generuje 6 miejsc poza stocznią. To zrozumiałe. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest duży łańcuch powiązań ekonomicznych, gospodarczych, finansowo. To też banki, które mogą wspierać, banki oparte oczywiście na własności narodowej. Proszę zwrócić uwagę,
zastanawia, jak, w jaki sposób to się zazębia i jaki daje charakter i szansę na rozwój gospodarki. W momencie, kiedy rząd zamyka tą stocznię, czy stocznie w Polsce, na naszym przykładzie mówmy, zamyka sobie możliwość rozwoju. Czyli mówimy, panie ministrze, bardzo jasno i konkretnie, to rząd premiera Donalda Tuska zamknął stocznię. Zamknął stocznię w Szczecinie i w Gdyni. Oczywiście, rząd Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który raczył rząd koalicyjny, nie zapominajmy. Nas wiele miesięcy tymi bajkami, opowieściami z Tysiąca Jednej Nocy, że wszystko skończy się pozytywnie, nie skończyło się. Warto wspomnieć o wczorajszej manifestacji, która się odbyła w Szczecinie pod stocznią. O tej frustracji, o degradacji majątku. Przecież to budowały pokolenia. Dzisiaj wartość tego majątku diametralnie się zmieniła. Z każdym dniem uruchomienie takiej stoczni jest coraz mniej możliwe. W zasadzie już dzisiaj uruchomienie jest niemożliwe. Zresztą nie jest to na rękę innym krajom, chociażby ościennym. I to jest bardzo ważne pytanie, panie ministrze, dlatego że wiemy, że jeżeli chodzi o Stocznię Szczecińską Nowa, czy Porta Holding, bo właściwie by trzeba było głębiej sięgnąć do historii, mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy w dalszym ciągu są akcjonariuszami tej stoczni. A zatem są tymi, którzy są właścicielami pewnej puli procentów własności tej stoczni. I to jest grupa ludzi całkowicie zignorowana przez obecny rząd, także w tych decyzjach dotyczących przyszłości tego zakładu pracy przyszłości. Mój Boże, tego zakładu pracy po prostu nie ma. Czy pan, panie ministrze, upatruje w tej grupie ludzi jakąś nadzieję, że będzie szansa stworzenia czegokolwiek w ramach produkcji stoczniowej w Stoczni Szczecińskiej? To wydaje się, że pomysł powrotu do właśnie stoczni Porta Holding, której reprezentantem, prezesem jest pan Krzysztof Piotrowski, jest jedyną alternatywą i jedynym możliwym rozwiązaniem na powrót do budowy statków w Szczecinie. Generalnie na rozwój Szczecina w oparciu o przemysł stoczniowy, bo trzeba zwrócić uwagę, że ewenement na skalę europejską. Miasto portowe, miasto stoczniowe, które ma w porównaniu z innymi miastami niezwykle wiele szans i możliwości, perspektyw na rozwój i jest miastem, jak wskazują badania, najbardziej wyludniającym się w Polsce. No, po zamknięciu stoczni szczecińskiej i współpracy z zakładami kooperującymi. Panie ministrze, ale także jeszcze o jeden moment, jeżeli mówimy o tym wyludnieniu, chciałbym się jakoś kolokwialnie mówiąc zahaczyć, mianowicie to gazoport i nieszczęsny Nord Stream. To jest rzeczywistość, której właściwie zrozumieć się nie da w kontekście funkcjonowania państw na równym uprawnieniu, jeżeli chodzi o kraje członkowskie Unii Europejskiej i gdzieś z tych krajów państwo, które nazywa się państwem niemieckim, podejmuje decyzję z Rosją odnośnie przeprowadzenia inwestycji pod dnie Bałtyku, czyli poprowadzenia rurociągu Nord Stream wbrew interesowi naszego państwa, kiedy rzeczywiście inwestycja ta bezpośrednio dotyczy naszej suwerenności, naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jak się Polska zachowuje, jak się Polska powinna zachowywać? Czy działania podejmowane przez rząd premiera Donalda Tuska są działaniami właściwymi? Proszę zwrócić uwagę, że sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się właśnie w związku z Nord Streamem, jest pewnym elementem całej układanki. Z jednej strony zamknięcie stoczni, z drugiej strony właśnie ograniczenie rozwoju portu, z trzeciej strony blokada w rozwoju korytarza środkowoeuropejskiego. Jest to uzmysłowienie Polsce, panie ministrze, że właściwie to wybrzeże nam nie jest potrzebne i jest zgoda rządu? Na pewno nie jest potrzebne temu rządowi, bo to, co zrobił z tym wybrzeżem, po prostu wołał pomstę do nieba. No, nie wolno czegoś takiego robić, marnować takich szans. Za to ten rząd powinien ponieść najwyższą, najbardziej surową karę. Do tego trzeba oczywiście dodać jeszcze zakłady chemiczne w Policach, które są na skraju upadku. To cały efekt domina, który ciągnie się, który realizuje ten rząd. I teraz do tego jeszcze jeden element, panie ministrze, mianowicie nieustannie powracająca chęć sprywatyzowania jednego przedsiębiorstwa żeglugowego, czyli PŻM-u, dobrze funkcjonującego jako przedsiębiorstwo państwowe i po prostu komuś jest to bardzo nie na rękę, że to przedsiębiorstwo dobrze się ma i najlepiej, gdyby tego przedsiębiorstwa nie było, albo z prywatyzacji tego przedsiębiorstwa, żeby wyciągnąć solidną gadżę nie wiadomo dla kogo. Oczywiście, że tak.
I teraz wracając do Nord Streamu, jak to oddziaływuje na rozwój naszego portu? Port Szczecin-Świnoujście stał się dla nas, dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej, którą miałem zaszczyt prowadzić, centrum rozwoju gospodarczego, znaczy centrum rozwoju portu właśnie w oparciu o dywersyfikację dostaw energii oraz jako rozwój rubież zachodnia, przeciwwaga dla konkurencji.